Witajcie z tej strony ponownie, Starkej. No i widzimy się dzisiaj w delikatnie innym miejscu niż miało to miejsce ostatnio. A jest to spowodowane faktem w sumie, że... No, zdobyłem tą nową broń, to fajnie byłoby trochę, wiecie, no pozwiedzać, posprawdzać miejsca, które można nim odblokować i tak dalej. Ale nie tylko tym. Chodzi też o to, że po prostu... Chciałbym przetestować też broń, wiecie, na przeciwnikach, których znam, czy coś. Jak na razie to... dobra, już się w sumie pogubiłem w tym, co chciałem. No tak czy jak po prostu chcę pozwiedzać, pozaliczać różne miejsca. I przy okazji mam dzisiaj też smutną wiadomość. Otóż według wskaźnika ukończenia na zapisie mamy za sobą już 35% gry, więc... spora część gry jest już za nami. Dobra, strasznie wolna ta broń, ale mocna. Wiecie co, to... może podkręciłbym to jeszcze dalej. Nie, potrójny skok jest potrzebny. Wyrzucamy to, zarzucamy to. No i zobaczymy, jak teraz będzie wyglądała bitwa. No i to ja rozumiem. Wow. Nie no, serio. Ta broń jest... wow. Potężna, wolna. Muszę się dostosować na pewno do jej stylu. Ale nawet w połączeniu z tymi 35% dodatkowymi to... nie, po prostu robi robotę tak, że... w sumie to nie ma co się przejmować czymkolwiek innym. Owszem. Jest dużo ciężej nią zarządzać niż to było... a, i umarłem na moim określeniu, że to jest potężne. No ale kontynuując, na pewno łatwo zginąć z tą bronią. Zdecydowanie łatwiej niż miałoby to miejsce z tą pierwszą bronią. Ale z drugiej strony, no, jest naprawdę potężna. Dobra. Chociaż z tą bronią wydaje mi się, że styl powinien bardziej wyglądać na zasadzie... atakuję, kiedy muszę. I pojedyncze ciosy. Bardziej niż tak, jak tam było, czyli serię ciosów. Dobra, tylko muszę być na pewno ostrożniejszy, jeśli chcę sobie poradzić używając brawury. Należy też pamiętać o tym, że mam dalej łuk do dyspozycji. Dobra, wyskakuje dużo komarów małych, więc teraz lepiej będzie walczyć w powietrzu. Wiecie, w powietrzu łatwiej będzie to dosięgnąć. Dziadostwo i w ogóle. No i znowu, nie. Ktoś mówi, że ja naprawdę nie umiem się skupić. Okej, po jednym ciosie. I znowu dostałem od tego wszystkiego. Nie wiem, czy ten mod jest naprawdę dobrym wyborem, no ale... chcę się pobawić nową bronią, rozumiecie, więc... no dawaj, dawaj! Dobra, czyli ten mod jest... chciałem się pobawić w odbijanie i widzieć, jak to się skończyło, nie... zaraz prawdopodobnie powrócę do mojego... no, zwykłego dziabadła. Dobra. W sumie uderzanie w serii też jest sensowne. A trzeba być dużo bardziej ostrożnym niż się może wydawać. Okej. Nauczyłem się też przy okazji już ich odbijać dzięki temu. Ale odrzut jest piękny, po prostu. Jak zazwyczaj preferuję szybkie bronie, tak ten młot mnie naprawdę urzekł, więc mam nadzieję, że... jesteście w stanie zrozumieć moje po prostu zaskoczenie tym wszystkim. Dobra.
Czyżby to był koniec? Nie. Jeszcze jakaś mega ewolucja tych ta... tych... aha. Okej. Okay. Ostateczne wyzwanie prawdopodobnie. Nie, no ale zdecydowanie młot robi tutaj robotę. I kolejne miejsce na kamyk. Fajnie, i teraz co? Można dalej walczyć. Chociaż wiecie co, wydaje mi się, że już główna nagroda została wygrana, więc dobra. Standardowo wyrzucamy co? I jak mam dodatkowe miejsce, to w sumie... dobra, co mi szkodzi. Mogę sobie pożyć przez chwilę na krawędzi. Okej, okay. Następne miejsce, które musimy zwiedzić tego typu, mieści się... W sumie tutaj coś było. No i jeszcze tu. Ta. Zaraz spróbujemy, tylko najpierw oczywiście. Trzeba tam doleść. A bądź co bądź, doleść tam trochę może zająć. A gdy nie zajęłoby, gdyby nie teleportacja. Ale teleportację posiadamy, więc dobra, już gadam od rzeczy i w ogóle. Najpierw rzecz jasna, odnowię się. I teraz tak, tutaj... Z tego co się orientuję, było coś do znalezienia w tym baseniku, więc... Więc idziemy tam. Chociaż w sumie nie wiem, czy jest sens, bo tak de facto nie mam za bardzo na co wydawać, poza... W sumie nowymi brońmi, czym broniami dalej nie wiem jak jest, ale... No nowym orężem, tak najbezpieczniej będzie powiedzieć. Który... Jakby nie był fajny i w ogóle, to... A, dobra, to jest to miejsce. Tak szczerze, w sumie nie mam po co tu iść, tak nawet mogę powiedzieć bez zawahania. Przecież tam i tak tego nie otworzę teraz. Więc znowu teleportacja. I to całe przejście, którego nie wiedziałem jak odkryć, było... W sumie nawet chyba pamiętam już gdzie było, więc... Mam nadzieję tylko, że... Dobrze myślę, że da się je otworzyć. W sumie to jest jeszcze jakieś takie taka blokada. Ciekawe, czym też dałoby się otworzyć. Dobra. Czyli jesteśmy tu, a żeby się tam dostać... A, ja tam w ogóle nie byłem. Okej. Okay. Czyli tego typu już wyzwanie to będzie. Dobra. Idziemy, idziemy. Ciekawe, czy ja w ogóle w tym miejscu byłem. Jeśli byłem tu na jakimś wielkim farcie. Dobra. Czyli jednak znalazłem coś, czego nawet się nie spodziewałem, że tu będzie. Super. Standardowo. Ja i moje zwiedzanie. Idę w jednym celu. Odkrywam 20 milionów rzeczy w innym celu. Idź se, komar. Nie chcę z tobą się bić teraz. W sumie, gdyby tak teraz... Dobra, nie. Nie wiem, co ja tutaj dodałem. Nawet wyłączę chwilowo tarczę. A, zapomniałem, że to wybucha. Dobra. Jeśli by udało mi się dostać tam, to byłoby super, tylko... No wydaje mi się, że nie jest to realne, więc... Warto byłoby się chyba skupić na tym, co jest bardziej prawdopodobne, czyli to miejsce. Chociaż sądząc po tym, jak bardzo tutaj nie mam nic odkrytego w okolicy tego wszystkiego, to pewnie tam też nie wlezę. A to by oznaczało tylko tyle, że... Te... Wejście jest tam ukryte w jakiś dziwny sposób. Pod tym drzewem. Jak nic pod tym drzewem musi być odpowiedź na moje pytanie. A tylko to kolejny taki obiekt, który niby może się wydawać, jakoby był zniszczalny, a nie jest, więc no. Ori, co? Co dziś z tobą jest nie tak? Albo co ze mną jest nie tak, raczej. Nie. Nowa metoda na pozbywanie się wszelkich jej maści komarów podobnych. Dobra, tylko po co to robię?
Nie serio, po co ja to robię, jak w sumie i tak tu nie ma nic do odnalezienia? Dobra. To wracamy do punktu zapisu i będzie dobrze. Chciałem w sumie do punktu zapisu, no bardziej punktu teleportacyjnego, ale... No wiadomo, o co chodzi, więc... Musiałem. Po prostu musiałem spaść. Ten punkt jest u góry, dobra. Skoro u góry, to... No... Nie, no dzisiaj jestem jakaś ciapa. Nie mój dzień, zdecydowanie. Pomyśleć sobie, że to jest dopiero początek wszystkiego. Później będzie jeszcze gorzej, znając życie. I nie mówię tego z perspektywy grania w Ori. Mówię to z perspektywy mnie. Je, łopak, który dzisiaj chociaż wstał szybko, chociaż wstał zadowolony, chociaż wydawało mu się, że ma wszystko ogarnięte, to pewnie zaraz tak się dowie dużo niefajnych informacji o tym, że ma dajmy na to milion rzeczy na głowie, że no. Chociaż po co ja takie głupoty gadam? Nie wiem. No, ale gram w Ori, przede mną jeszcze obiecany Gothic, ewentualnie Divinity, którego dawno bardzo nie było. Tak więc dużo przede mną, a ja dalej... No. Mam trzeszczące krzesło i nie za bardzo ogarniam, co się dzieje się. Dobra. I to całe przejście było tutaj? Ja tam byłem, czy nie? Bo już... Nie no, byłem przecież. Czyli cała była ta sekwencja. Ale może warto byłoby, wiecie, odwiedzić to miejsce ponownie po długim czasie, bo... Bądź co bądź. Może poznałem coś nowego, co właśnie pomogłoby odkryć jakąś znaczącą informację na temat tego miejsca, czy cokolwiek by to nie było. Tak. Jestem zwolennikiem częstego zwiedzania w różnych dziwnych celach, więc no. Znaczy nikt mnie nie przekona, że nie powinienem. A, to był jakiś kamyk. No tak. I w sumie to tyle. Z tego, co można było zobaczyć. Owszem, dalej coś jest, ale... Ani tego u góry ukrytego punkcika nie zdobędę, ani czego innego chociaż. Ten krab może mi pomóc. Tak, nawet sporo może pomóc. Jeśli by tylko tu przylazł. Dobra, trzeba pacana złapać w środku skoku. Dobra, teraz tutaj. Teraz wracamy. Dobra, czyli nie robić potrójnego skoku, tylko podwójny. Złapać go jeszcze raz. Potem jak go złapię drugi raz, to wtedy dopiero zrobić kolejne skoki. Dobra, czyli właśnie... A może nawet dwa razy nie mogę skakać. Jakby to nie było, i tak widać, że on jest mi potrzebny do tego wszystkiego. Aha. Dobra. Albo mi się wydaje, albo trochę za bardzo kombinuję. Zostawmy to na tyle indziej. Nie wiem, czemu wydaje mi się, że to ulepszenie broni jakoś tak... Niby go nie posiadam, a działa wszystko, jakbym je posiadał. W sumie, jeśli to tak dobrze działa już teraz, to... Aż mnie zastanawia, jak będzie działało, kiedy już bym miał to ulepszenie. I w sumie zauważyłem coś fajnego, da się niszczyć pociski. Tą bronią. Nie wiem, czy podstawą też się dało. Ale jeśli nie, to... Fajna właściwość. Jeśli natomiast się dało, to... Dziwne, że tego nie zauważyłem wcześniej, chociaż... Z moją ślepotą to wszystko jest możliwe. Dobra. Tak więc... Oryginalnie trzeba było tutaj się złapać tego tamtego... I po prostu dzięki temu... Osiągnąć wszystkie takie jakieś ważne elementy, punkty...
czy coś, a teraz proszę. Czuć ten postęp. Macka dalej co prawda jest tutaj potrzebna, żeby wyleźć, ale poza nią to już nic takiego tutaj nie ma. I w takim też wypadku będę żałował pewnie, ale idziemy zwiedzać fabułę główną. Te. Zwiedzać fabułę główną. No rozumiecie, idziemy naprzód, tyle. Zmarnowałem 15 minut już i tak na to, żeby łazić bez celu, więc w sumie. O, i się zatrzymał Ori, rzecz jasna. Jakby to była podpowiedź odnośnie pływania i nie wiem, jakiegoś rybołówstwa? Po co się jest tutaj ta macka, ale nie wiem po co. Więc póki co będę pewnie żałował, ale ją ubiję. No, i oddychanie pod wodą też działa. Więc pod kwolokiem też coś było. Nie, co tam. Aha, do wyjścia są macki. Dobra. Jak zobaczyłem, że tam też jest ta sobie jorko, tak przypadkiem dosłownie, to nie ma przebacz. Tutaj też trzeba wleść. Chociaż zaskakuje mnie jedna. Taka, można powiedzieć, że... rzecz właśnie. Dobra, mamy trzy, czyli jeszcze trzy i coś będę mógł postawić. Ale kontynuując. Jest tutaj ten cały kwolok, taka żaba wielka. Zwany żabełem przeze mnie. Siedzi na tym bajorku dosłownie. Ani cholery nie zwraca uwagi na to, że tu jakieś się... niebezpieczne stwory zalęgły. I albo mi się wydaje, albo tutaj coś jeszcze będzie. Nie, na pewno tutaj jeszcze jest jakiś sekret. No i bajorko nawet oddechowe, gdybym nie miał jeszcze tamtej zdolności, więc... Przez to, że zajrzałem na mapę i zauważyłem, że jest tutaj to bajorko, znalazłem nie dosyć, że tą całą gorlecką rudę, to jeszcze... zapas światła. Które prawdopodobnie wiem, na co wydam nawet. Bo w sumie ten młotek tak mi się spodobał, że chyba go ulepszę. Ale wiecie, to będzie musiało być jednak później trochę, bo bądź co bądź, nie posiadam jeszcze wielu broni. Albo mi się wydaje, albo te bronie jednak może do ukończenia samej w sobie fabuły nie będą potrzebne. Tak, eksploracje, znajdźkowanie i inne takie rzeczy ułatwiają, no, po prostu niemiłosiernie. Czemu miłosiernie? Dobra, nieważne. Ja nie znam słów, nie umiem w język polski. I teraz tak. Tutaj coś jest, czyli że trzeba będzie wykorzystać pewnie tego stwora. Tak. Wydaje się, to będzie jakaś znajdźka. A jeśli znajdźka, to fajnie, bo ja lubię znajdźki. Jeśli natomiast by się okazało, że to nie jest znajdźka, to się zawiodłem. Zacząłem się obawiać, że to nie była znajdźka. Ne. Tutaj jest ciąg dalszy. Dobra. W takim wypadku trzeba płynąć tam, gdzie nie ma ciągu dalszego. No i pozwiedzać sobie trochę chociaż. Dobra. Że jak? Dobra, to albo jest nie na moje nerwy, albo nie wiem jak to zrobić, więc... chwilowo chyba podziękuję. Natomiast widzę, że przy matce coś pominąłem. Więc trzeba zawrócić znowu. Jak ja pomijam coś, to nie jestem zadowolony. W szczególności kiedy wydaje się, że można byłoby już to teraz odkryć. Dobra, widzę już nawet, więc... nie ma co się... przejmować tym, że pominąłem... aż tak bardzo. No i lecimy po sowę. O kół, czy jakiej tam było. W sumie fajna sówka. Czy mi z wyglądu, bo wiecie, no... wydaje być się miła i w ogóle, ale... tak naprawdę nie mieliśmy okazji poznać jej za dobrze jeszcze. Więc mniejsza o to, po prostu lećmy. Słuchajmy się w piękną muzykę. O,
jakieś kolejne sekwencje ucieczek? Czy mi się wydaje? Mhm. I albo mi się wydaje, albo tu będą potem jakieś bossy i w ogóle walki z bossami większymi. Milczący las. Oj. Fajna taka mocno zasmucająca lokacja. To jest... aha. Dobra, czyli tego w ogóle nie można dotknąć, bo to jakieś bagno trujące czy coś innego. Dobra, już poznam nową mechanikę przynajmniej. Teraz tak. Tam gdzieś było to mieszkanie chyba, do którego miałem pójść i ich poinformować. Ale nie wiem jak, więc... więc to może być spory problem. Dostałem questa, którego możliwe, że nawet nie wiem jak wykonać. W sumie spróbuję kiedy indziej może, tak będzie bezpieczniej. Dobra. Póki co idziemy po sowę, zwaną Ku. Dobra, lecz się Ori. I chyba znalazłem sekreta. Albo drogę główną. Zresztą, co by to nie było ważne, że znalazłem. A, okej. Ki, jakiś inny stwór. Nawet mogę mu pomóc. Tak. Mogę pomóc i to zrobię. Bo wiem kto może, tylko najpierw muszę znaleźć jakiegoś punkta zapisu. Oj. Oj. Smutna wiadomość. Dla tamtego. Teraz pytanie. Czy jest to tak dlatego, że za bardzo zwlekałem? Czy raczej jest to z góry ustalone? Ja wiem, czemu mnie się bardziej wydaje, że to drugie. Jak nic tutaj dostaniemy z powrotem piórko, bo nie widzę po prostu. Mówiąc szczerze, nie widzę się w po prostu zwiedzaniu tego miejsca bez tego pióra. Poza tym to jest aż tak nazbyt oczywiste, że to będzie pióro do odzyskania, skoro będziemy tutaj ratować bądź co bądź Ku. Czyli sowę, w sumie, której daliśmy to pióro. Dobra. A więc nie, bańka nie, pękaj. Ale lokacja naprawdę bardzo smutna wręcz. Chociaż Ori zawsze był w takich klimatach utrzymywany. Że niby z jednej strony smutek i w ogóle, a z drugiej było wszystko tak jakoś potem... no po prostu wiecie, jak się oczyszczało tą wodę, odnawiało ten wiatry i inne takie... to wszystko było takie... oj, Ori! Takie, powiedzmy, łagodzące tą brutalność świata, źle się tak to nazwać. Tak. Nie wiem, czy to o to mi do końca chodziło, ale niech będzie, że tak. Tak czy siak, wykonanie... super. I tutaj, tak jak myślałem. Druga runa. A tam jeszcze na pewno wrócę wcześniej czy później, jak będę miał informację, że udało mi się
ocalić ostatnie drzewo. Więc tutaj jeszcze na pewno przyjdę i to niejednokrotnie. Dobra, Ori, rozbij to, co tam masz tym swoim młotkiem. Czyżby się udało? Czyżbyśmy uratowali już przyjaciółkę? Co myśli tak, to dosyć szybko by było. Rodzinka znowu w komplecie, po prostu. Oj, boss fight się szykuje. Abym się tak tylko wydaje. Meh. A już liczyłem na kolejnego epickiego bossa, którego tym razem rozgromię bez problemów. A. Sekwencja jeżdżenia na kół? Czy mi się tylko wydaje? Aha. I chwila. Tam też coś było? To jest dalsza część lokacji. Ale nie wiem, czemu czuję, że nie jestem w stanie teraz wyleźć tą samą trasą, którą przylazłem, więc... Ja. Trzeba iść naprzód. Ale nie odzyskam piórka, więc... Aha. Czyli dalej można szybować, chociaż pióra nie ma ze sobą. Tyle pomijam. Tyle pomijam. Nie, ja nie chcę. Nie no, ale niestety jestem zmuszony do pomijania. Kiedyś jestem pewien po prostu, że tutaj się przyjdzie bez sowy. Tam kół, czy jak tam zwał, ale... Aha! Aha, czyli że... Aha! Czyli ja dalej mam swojego łuka? A nie znaczy, że mam łuk? To jeszcze mam pióro kół. I będę mógł wiatr wywoływać. O. Kolejny? Ki? Dobra. Nie wiem, co to ma znaczyć, ale... Dobra, rozumiem. Nie można za bardzo hałasować. Bo inaczej nas zauważy ta istota. Dobra. Pierwsza sprawa, Ori. A druga sprawa... Nie. Trzeba jakoś znaleźć rozwiązanie na to. 4? Większe wyzwanie niż myślałem. Bo gdzie one są poukrywane, bo w sumie mam jedną. O, dobra, widzę kolejną. Ta była chyba najłatwiej ukryta ze wszystkich, w sensie... Żadnych dodatkowych wyzwań. Tylko naprawdę... O, ej, jeszcze tutaj gdzieś jest jakaś pokazana.
tam wyżej, więc może ją widziałem, tylko nawet nie zwróciłem uwagi. No jasne. Jak mógłbym nie pomyśleć o tym? Teraz pytanie, czy naprawdę były 4, czy może były wyjątkowo 3? A może on mi poda, jak pogadam jeszcze raz. Mech. Czyli nic nie powiedział. Dobra, to teraz tylko czy to były 3 czy 4? Czyli 4. Tylko gdzie jest czwarty, te pomysły nawet nie mam. Bo wyżej nie wysrunę. Pewnie się będę bardzo hałasował, to nagle przyleci. Znajdź życie. I jedne co mi tak w sumie zostało ze wszystkich to... O, ojej, dobra, to jest takie oczywiste. Mądry jestem, że na to jednak wpadłem w ostatecznym momencie. Zdecydowanie... co? Czyli to nie jest droga tutaj. Dalej tylko. Dobra, już rozumiem, o co tu chodzi. Już rozumiem. Jest to sposób, jak się można z kół wyjść. A nie, jest tam ostatni kamyk. Dobra, to jeszcze trzeba odnaleźć pozostałe. Nie wiem, czemu wydaje mi się, jakby... Ta... Nie pomyślałem o tym. Jeszcze jeden jest gdzieś tam. Jakby przy ziemi, albo na tej ziemi. Aha. Takie oczywiste ja oczywiście pominąłem. Dobra. To mniejsza o to. Trzeba teraz dobrze wylądować. No, i z czterema kamykami iść dalej. I sekwencja jak nic fajna, bardzo fajna, ale... Trochę takie... W moim odczuciu delikatnie 2 na 10, można wręcz powiedzieć. Aha, czyli ona tutaj teraz jest. Kolejne. To już zaczyna być nudne, jak wszystko ukrywają w taki sam sposób. Chociaż nie będę narzekał, wiecie, no, światło zawsze się przyda. Oj. A to mi się wydaje, albo tak trzeba było, a jednocześnie udało nam się ją rozścieczyć dzięki temu. Ej, tu ktoś jest. Cisza szepcze o tobie, aha. Każę zawracać, a jednak mi się chce iść dalej i dalej. W sumie nawet muszę. Dobra. Lepiej tego nie będę ruszał. Jeszcze się okaże, że będzie gdzieś potrzebny. I w sumie... Byłem na tyle inteligentny, że przewidziałem to wszystko, więc brawo ja. Dobra, ku. Pora wzniecić płomienie. Czyli albo będę musiał jeździć na ku bardzo długo, skoro jest tyle tych płomieni, albo coś jeszcze będzie z tym wszystkim. I w sumie kolejny kamień. Czem ruda gorlecka, ale dla mnie to jest kamień, tyle nic sobie nie zmieni. Zawsze to będzie, było i jest kamieniem. Czyli w sumie nic. Tak de
faktem, więc nie ma tu nic szczególnego. Nawet jakby było, to większość rzeczy tutaj może rozwiązać tylko sam Ori, a Kugo tylko ogranicza. Ale wiecie, no, pomysł i tak fajny na wyzwania tego typu, że teraz muszę się dostosować do tego wszystkiego, żeby korzystać jednocześnie z Sowy i Oriego. No, kolejny jakiś punkt, którego nawet nie mogę aktywować. Nie, naprawdę, powiem szczerze, może nie jest to aż takie złe, jak mogło być, ale z drugiej strony naprawdę, no, trochę to jest takie smutne, że specjalnie twórcy ograniczają gracza, żeby wrócił tutaj kolejny raz, tylko że tym razem już samemu, bez Sowy, i wtedy będziesz mógł dopiero sobie pozwiedzać 99% tej lokacji. O, jest piórko. Czyli chyba dobrze myślałem, że będzie tutaj... Dobrze myślałem, że piórko ty odzyskam. Dobrze myślałem. Jeśli ono się dalej pokazuje, to nie może być przypadek, uwierzcie mi. Aha. A, sekwencja ucieczki. A, już myślałem. W sumie sekwencja... No, jest punkt. Ale nawet teleportować się nie można przez tą Sowę. Tak więc, no, jestem zawiedziony. I to bardzo nawet. To jest trasa dalej, a tam chyba można teraz zawrócić, czy coś? Nie, można zawrócić. Jestem prawie pewien, że na tym drzewie coś gdzieś kiedyś będzie. Jeśli teraz, to później. No ale dobra, sruniemy. I mamy jeszcze czas. W sumie dzisiaj będzie już... Można powiedzieć, pierwszy taki pełno, prawie pełno fabularny odcinek, taki w sumie, w którym mało się działo poboczniaków. O, piórko. I oczywiście odleciało. Nie, normalnie nie mogło być inaczej, nie mogłem dostać jedynej mocy, na której mi teraz zależy. Nie, musiały być problemy. Super. Czyli Sowa się znowu zgubi, albo co gorsze, zostanie porwana. Nie, tak jak myślałem. O, siostra przylazła. No więc po raz kolejny zgubiliśmy Sowę. Siostra oczywiście przyszła przeszkadzać, bo jakby inaczej. Jak po raz kolejny? Tak. No tak, przy tym znalazłem i znowu się zgubiła. W lesie. No i teraz znowu smutny Ori. Bez możliwości machania młotkiem. Atakowania, bez czegokolwiek. Czemu? Bo Sowę zgubił znowu. Tak. No chwilowo, za chwilę mu wrócą moce pewnie. I miejmy nadzieję, że będę mógł pozwiedzać sobie tą lokację na spokojnie, samemu, jako tylko Ori. Bo powiem szczerze, brakuje mi tego i to bardzo mi tego brakuje. A nie, przepraszam, potrójny skok dalej umie robić. Nie umie tylko bić, zabić. Ani się daszować, ani używać lasso. Umie tylko skakać. I pewnie magicznym trafem natrafi na pióro i będę miał pióro. Też i tak nie zmieni to tego, że będę hejcił tą lokację chyba do końca swojego życia za to, że tak chamsko blokują dostęp do mocy Oriego. O! I znalazł Sowę. Znowu.
Dobra. O. Umarniętą. A przynajmniej tak wygląda. Ale znając Oriego, historię z pierwszej części w ogóle, pewnie wróci do żywych. Sowa. O. No i magicznym trafem Moki teraz tu przyszły i jeszcze są żywe. A wcześniej ich nie było. No gdzie wy byłyście, kiedy mogliście uratować wszystko? Chociaż w sumie, powiem wprost, jest ciekawy motyw na to, żeby pomóc odbudować tą krainę, zemścić się na tym, co w sumie utraciło jego kochaną osobę. Czemu w sumie? Czy tą osobę można nazwać osobą? Przecież oddycha. Ej, to nie umarło. To oddycha. Albo niedopatrzenie twórców, albo to żyje. W sumie ona nie to, tylko no, rozumiecie, o co chodzi, ale... Tak czy siak. Nie, dobra, chyba żyje jednak. Tylko niestety od dawna nie widzieliśmy, co tam u rodzinki się dzieje. Od dawna czytajcie, od kiedy ostatnio wleźliśmy do źródła. O! I światełko przyleciało. Drugie pewnie. Albo to samo, albo drugie. O, patrzajcie! Kwiatki rosną! No, mówiłem, że Sowa nie będzie długo nieżywa. Mówiłem to. Albo nie będzie długo nieżywa, albo długo nie będzie chora. Aha, czyli dalej jedyne, co mogę robić, to iść za światło. Kiedy ja odzyskam swojego Oriego, który umie robić miliony różnych rzeczy? A, to ja wróciłem do Żabeła. Czyli żyje. Czyli Sowa żyje. Okej. No, czyżby rodzinka była pokazana w końcu? W sumie reszta rodzinki, bo tak de facto Ori i Ku też byli w rodzince. Albo mi się zepsuła gra, albo nie wiem co. Czarny ekran jest już dosyć długo. Halo, gra. No nareszcie. Slina. Czy w sumie historia podobna do tego, co było, tylko tam było to w inny sposób całkowicie przedstawione. Bardzo smutna historia. No ale oczywiście już wiadomo, kto uratuje wszystko. Wanda Pada,
Ori i wola ogników. Czyli dlatego jest taki tytuł. Wow. No i nareszcie żabeł nie będzie już się lenił na swoim bagnie, tylko pójdzie też coś robić pożytecznego. No, wiedziałem, że piórko dostanę. Dobra. W takim też wypadku... No nareszcie. Odzyskałem coś, co gra pokazywała już na początku. Co teraz? O, no, no... Fajnie, tylko... Aha, czyli teraz sam mogę już to robić. A no tak, zdobyłem w sumie piórko, dobra. Grzmot wraca na swoje miejsce. I co tam jeszcze miałem? Chyba leczenie? Tak, leczenie. No, młotek powrócił. I w sumie na odzyskaniu młotka kończymy odcinek. Rzecz jasna, następny jutro. No i mam nadzieję, że wam się podobało, bo gra nabiera tempa i w ogóle. I w sumie... Wszystko super, tylko obawiam się naprawdę jednej rzeczy. Że już możemy być mniej więcej w połowie gry, o ile nie lepiej. Chociaż wiecie, jeśli będę chciał wszystko wystuprocentować, co na pewno zrobię, bo nie ma przebacz, ja muszę to zrobić, po prostu tak mnie wciągnęło. To może jeszcze trochę tego będzie. No a póki co trzymajcie się. No i do zobaczenia w następnym odcinku, jak już mówiłem. Siostra też wam macha, no i to tyle. Hej.